oficjalnie dzisiaj rozpoczynamy to, ponieważ dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Ziemi, 22 kwietnia, dlatego oczywiście chcemy tą akcją zwrócić uwagę na potrzeby Ziemi, ale też zachęcić wszystkich do tego, aby dbali o zieleń i sadzili drzewa. Ponieważ w naszej strategii rozwoju miasta jednym z celów jest to, aby zwiększać powierzchnię terenów zielonych oraz drzew. W tym roku zapoczątkujemy akcję sadzenia drzew przy ciągach dróg. Tu mamy ulicę Unii Europejskiej. Tutaj sadzimy dziś w tym roku na wiosnę 45 drzew. Natomiast kolejne drzewa będą sadzone jesienią. Chcemy również obsadzić naszą obwodnicę miejską. Jesienią chcemy tą obwodnicę obsadzać. Poza tym na terenach pasów drogowych będą w tym roku uruchomione w niektórych miejscach drzewa. Wyrusza tego, jak na to pozwoli infrastruktura techniczna. Teraz wiosną chcemy zasadzić prawie 100 drzew, natomiast kolejna akcja będzie jesienią. I myślę, że kolejne akcje będą również organizowane. Też będziemy rozdawać sadzonki jesienią mieszkańcom miasta Radomska, aby również sadzili na swoich pozycjach drzewo, ponieważ tereny zielone są bardzo ważne i ujęte w naszej strategii miasta do roku 2030.